Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Wszystkiego jest więcej niż było kiedyś i zarówno bodźców, które do nas dochodzą, przez co my staramy się działać na multitaskingu, który jak wiemy kompletnie się nie sprawdza, nie istnieje coś takiego jak multitasking. Możemy robić kilka czynności naraz, ale zawsze to będą czynności, które są w nas wyuczone, czyli to są czynności automatyczne. Owszem, możemy prowadzić auto, sprawdzać coś, szczególnie kobiety, malować jeszcze usta szminką w lustrze, ale to wszystko są czynności wyuczone. Nie istnieje multitasking w takim poczuciu, że będę coś tworzyła, będę pisała maila, jeszcze coś tam wymyślę. Będę szagłować. Tak. Robić. Absolutnie takie coś nie istnieje. I też zaczynamy sobie dopiero to powolutku uświadamiać, że to nie istnieje. I ta ilość bodźców, która do nas dopływa i z social mediów, i z jakichś alertów, z mailów, po prostu wszystko, nawet na ulicy, powoduje, że tego wszystkiego jest za dużo. My sobie z tym nie radzimy i wbrew pozorom przychodzi wieczór, zauważmy też, że w większości ludzie, którzy pracują mocno, bardzo wydajnie, szczególnie w korporacjach, spotykam osoby, które mają nadwagę, czy borykają się właśnie z nadmierną masą ciała, czy z insulinoopornością, leptynoopornością, o której zaraz może powiemy, to przeważnie są ludzie, którzy wieczorem mają problem z utrzymaniem czegoś, z utrzymaniem diety, z utrzymaniem postanowienia, dlatego, że organizm po prostu nie jest w stanie, cały dzień jest w stresie i jeszcze wieczorem musi trzymać się i podjąć tą decyzję, więc naprawdę... Mamy tak zwany zjazd. Tak, mamy ten zjazd. Już wtedy ty chcesz sobie dać na luz. Mówisz, dobra, dlatego na przykład to nie jest jakby mit, że trudne decyzje, jakieś ciężkie sprawy do przemyślenia, nie robimy tego wieczorem, bo naprawdę nasz organizm przez cały dzień na tak wysokim poziomie kortyzolu i tego stymulowania cały czas musi coś, że rzeczywiście my sobie odpuszczamy. Stąd naprawdę przewlekły stres powoduje też, że nam jest ciężko utrzymać jakby pewne postanowienia i tą dietę i możemy się przejadać. Po drugie, no rzeczywiście nawet są stany chorobowe. Jest taka choroba, nazywa się zespół Cushinga. Mhm. Tam akurat to jest doskonały obraz tego, jak podwyższony kortyzol. To jest taka dysfunkcja, w której mamy przewlekle podwyższony kortyzol i te osoby przeważnie są jakby otyłe. Mają zespół metaboliczny, czyli bardzo duże brzuchy, tutaj otyłość trzewną, taką wisceralną, buzie bardzo takie okrągłe, mówi się księżyc w pełni. I tutaj widzimy, że to jest bardzo mocno skorelowane z tym przewlekłym kortyzolem, podwyższonym stresem i otyłością, więc to jak najbardziej tak. I to w kontekście tego za dużo bodźców i tego stresu. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.